Komputery i sieci teleinformatyczne w wysokim stopniu przyczyniają się do sukcesu przedsiębiorstw, zarówno dużych, jak i małych. Łączą one aplikacje wsparcia i usługi, zapewniając pracownikom dostęp do zasobów. Aby zaspokoić codzienne zapotrzebowanie przedsiębiorstw, sieci stają się coraz bardziej złożone. Informatyk odpowiedzialny za ich stworzenie musi krok po kroku przejść przez trzy etapy projektowania. Poznajcie je. Krok pierwszy. Ustalanie wymagań sieciowych. Na spotkaniu z klientem osoba odpowiedzialna za projektowanie i zainstalowanie sieci biurowej powinna zebrać jak najwięcej informacji do projektu. Jest to bardzo ważna część pierwszego spotkania ze zleceniodawcą. Decyduje ona tak naprawdę o dalszej realizacji całego projektu, który często jest rozbudowany i skomplikowany. Projektant ściśle współpracuje z klientem i dokumentuje cele projektu. Cele biznesowe, czyli w jaki sposób sieć może zwiększyć skuteczność działania, oraz wymagania techniczne, czyli jakie technologie zastosować w sieci. Podczas zbierania wymagań projektant określa kwestie, które mają wpływ na całą sieć i te, które dotyczą tylko konkretnych fragmentów. Pobieżne wykonanie tych prac lub brak zrozumienia istoty określonego wymogu może spowodować komplikacje w późniejszych etapach. Do przykładowych zadań sieciowych zaliczamy dodawanie nowych aplikacji sieciowych i dokonywania istotnych zmian w istniejących aplikacjach, takich jak bazy danych lub zmiany struktury DNS, poprawa efektywności sieci, dodanie lub zmiany protokołów routingu, wdrożenie nowych środków bezpieczeństwa, dodanie nowych usług sieciowych, takich jak przesyłanie głosu, wideo, sieci partnerskiej, pamięci masowej, modyfikacja centrum danych, utworzenie farmy serwerów, poprawa połączenia z internetem, rozszerzenie pasma, aktualizacja okablowania, zapewnienie nadmiarowości dla kluczowych usług, wdrożenie bezprzewodowego dostępu w określonych obszarach, a także bezpieczny dostęp dla odległych lokalizacji. Po sporządzeniu listy celów i wymagań projektu, projektant może przystąpić do kolejnego kroku. Krok drugi. Poznanie charakterystyki istniejącej sieci. Najważniejszym zadaniem wykonawcy w tej części projektu jest analiza budowy i funkcjonalności istniejącej sieci. Istotne jest porównanie jej z celami nowego projektu, a także rozważenie możliwości wykorzystania istniejącego wyposażenia i infrastruktury. Po uwzględnieniu tych kwestii możemy przystąpić do ostatniego etapu. Krok trzeci. Projektowanie topologii i rozwiązań sieci. Istnieją dwie metody projektowania sieci. Z dołu do góry, bottom up, i z góry na dół, top down. Z dołu do góry jest sytuacją, w której projektant sieci wybiera urządzenia sieciowe i technologie w oparciu o wcześniejsze doświadczenia, ale bez analizy organizacji i potrzeb firmy. Ponieważ podejście to nie zawiera informacji na temat celów biznesowych, proponowane rozwiązanie może nie spełniać oczekiwań, a więc metoda ta nie jest zalecana. Metoda z góry ma miejsce wówczas, gdy projektant rozpoczyna pracę od identyfikacji celów, potrzeb oraz wymaganych aplikacji i usług sieciowych. Może to być np. telefonia IP, wideokonferencje, sieci partnerskie. Dopiero do tych wymagań dostosowuje infrastrukturę, urządzenia i protokoły sieciowe. Staraj się więc korzystać z tej właśnie metody. Jeżeli projektantowi uda się pomyślnie przejść przez wszystkie etapy i nie wystąpią żadne zewnętrzne komplikacje niezależne od jego pracy, to podłączenie sieci powinno zakończyć się sukcesem. Dziękujemy za zapoznanie się z wideokastem. Aby poszerzyć wiedzę, zapoznaj się ze skryptem. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w pozostałych częściach modułu.